Witajcie, cześć i czołem. Dzisiejszy materiał chciałbym poświęcić filtrowi paliwa. Nurtuje mi ten temat, ponieważ no, wymieniamy ten filtry powietrza, filtry oleju. Filtr paliwa znajduje się w baku. Sam jestem ciekawy, jak to wygląda, czy jego można wyczyścić, czy to jest element wymienny. No, generalnie zajrzymy do baku, zobaczymy, co tam się po tylu latach eksploatacji dzieje, jak to wygląda. Zapraszam serdecznie. Dostać do tego filtra musimy zdemontować tą część. Jak widać, ten bak jest podzielony jakby na dwa elementy. W tej części wydaje mi się, że się znajduje pływak, który nam pokazuje poziom paliwa na liczniku. Natomiast w tej części powinien się znaleźć smog, pompa paliwa i filtr paliwa. No zobaczymy. Próbujemy to rozbroić. Kurczę, musimy wziąć tutaj śrubokręt. Ach, jest dobra. To mamy. Kable rozbroiliśmy. Zostają teraz przewody paliwowe. Ten jest dokręcony. Ten jest tutaj na opaskę zaciskową. Dobra, musimy sobie tu coś podłożyć, bo pewnie nam to będzie ciekło paliwo. Kręcamy tutaj dziesiąteczką. O kurde. Odkręcamy sobie tutaj, tylko że wiecie co, byśmy tu jeszcze to wszystko zrobimy, bo tu jest, no nie, dobra, najpierw to odkręcimy. Ciasno. Na O-ringu to się trzyma. O, mamy to. Gdzie to jest taki O-ring? Trzeba uważać, żeby tego nie zgubić. To już możemy sobie tutaj przełożyć i odłożyć. O, śrubki do. O, tutaj nam lepiej chce to współpracować. A nie ma tragedii. Nie wyleciało nam nawet paliwo. Dobra, teraz tu mamy tak. Mamy tu trochę to zanieczyszczone. Trzeba by to może wyczyścić. Do baku nam się nie nasypało różnych dziwnych rzeczy, trzeba by to przedmuchać. We'll be right back.
pobić i on nam wtedy puści tutaj ten pierścień wewnątrz pieczone. Więc myślę, że tutaj użyjemy trochę środka penetrującego, żeby sobie tam wszedł między ten pierścień. To zrobić przez dwa młotki. No dobra, metoda na młotek nam pomogła. Mamy tutaj ten pierścień dociskający. I tutaj jest pierścień, który nam mocuje pompę. Trochę spływa tam i teraz musimy to spróbować wyjąć. No to nie pójdzie. Jakoś tak. Może tu pod kątem. Aha, bo co nam się tutaj odbezpiecza? Takie mamy zaczepy. O, i teraz nam tu pompa idealnie wychodzi. Muszę sobie wziąć jakieś wiaderko. Pompa wylądowała w wiaderku. To jest uszczelka. Nie wiem, tą uszczelkę to trzeba będzie wymienić, bo to chyba drugi raz się nie da. No sam ten smog, pompa musi się znajdować tutaj. Najprawdopodobniej tutaj też jest filtr. Musimy te zabezpieczenia tutaj poluzować. No i zobaczymy, co tam jest w środku w tej pompie. Dobra, spróbujemy. Ciach. Mamy z jednej. Ach, jeszcze nam to jakieś paliwo leci. Paliwo nam to poleciało. Tu. Zwiększyliśmy. Co my tu, moi drodzy, mamy jeszcze tutaj? No i tu mamy, no proszę, mamy jednak zanieczyszczenie na filtrze. Proszę. Czyli koncepcja była słuszna. Zajrzenia tutaj do środka. Teraz spróbujemy ten filtr wyjąć. No, wymienimy go i będziemy później. Znaczy wymienimy go, no wyczyścimy go. Do końca wiem, jak ten filtr zdemontować. No, nie wiem, czy on nie jest z integralną częścią z pompą paliwa, dlatego to po prostu tutaj usunę. Widzicie? Jaki syf? Jednak, no nie jest to duże jakieś, ale jednak filtr tutaj wyłapuje. Przemyjemy to zmywaczem. No i nie ma tu co więcej kombinować. Można to składać i montować pomału do baku. Czyli teraz musimy tutaj z powrotem wsadzić to
tutaj nam się to zabezpieczyć. Wskoczyło. I tu nam też skoczyło. No, także widzicie, że jednak od czasu do czasu trzeba zajrzeć i tutaj. No nic, będziemy ten, musimy zamówić już szelkę. Wypompujemy może jednak to paliwo, jeszcze tam w tym baku, bo troszeczkę paprochów jest. Wyczyścimy. No i to będzie na tyle. Wiecie co, no jednak tu mamy trochę zanieczyszczeń w tym baku mamy, więc myślę, że trzeba to wypompować. No ja tutaj do tego celu z warsztatu sobie pożyczyłem pompeczkę, którą sobie tutaj podepniemy ciach tu. Tutaj damy do baku. Tutaj damy do baku i będziemy konektorek pod akumulator. No i poszło. Tu sobie wybierzemy, o. No i pompuje nam paliwko. Proszę pompeczkę tutaj elegancko, a my sobie zbieramy tutaj. Zbieramy zmywacza. Tamto paliwko już nam pójdzie. Tamto paliwko już nam pójdzie do kosiarki. Czysta ściereczka i czyścimy w środku wszystko jak należy. Bak mamy czysty, przystępujemy do montażu. Słuchajcie, kwestia o-ringu. Ten o-ring, w zasadzie no on się troszkę różni od o-ringu jako takiego, bo nie jest sam, jak nazwa wskazuje, okrągły. Tylko ta uszczelka w serwisie kosztuje 140 zł. No uważam, że kogoś, już nie będę używał słów, co zrobiło, ale na pewno to, o czym myślę. Tutaj mamy uszczelkę za 8 zeta. Ważne po prostu, żeby była odporna na benzynę. Wkładamy ją. Pasuje idealnie. Przy montażu ważną rzeczą jest, żeby tutaj są dwa takie ząbki z jednej i z drugiej strony. I to samo jest w baku. Ważne, żeby tutaj tymi ząbkami ucelować, ponieważ jakbyśmy tego nie zrobili, no to ta pompa nam właściwie nie siądzie. Wkładamy pompę. Zdecydowanie się ją prościej wkłada niż wyjmuje. Celujemy tutaj ząbkami. Ząbkami jest ucelowane. Sprawdzę jeszcze, czy ten o-ring tam gdzieś miał. No o-ring leży tutaj idealnie. O-ring leży tutaj idealnie. O! Jak jest dobrze ucelowana, to on się nie przesunie ani w prawo, ani w lewo. Nakładamy pierścień. Jeszcze raz tutaj. O, ucelujemy. O. Pierścień nam tutaj skoczył. Teraz zakładamy drugi pierścień. Musi nam tutaj odpowiednio wejść i zabezpieczyć tutaj na tych, o, proszę, to na wstępnie śniemy sobie, oczywiście użyjemy młotka,
delikatnie. Na dwa młotki dobijamy to. Najlepiej jest właśnie po kolei delikatnie. Dobra, mamy. To idzie. Tu. To idzie. Tu. Teraz zakładamy. Dwie śrubki. Montujemy tutaj. Tak, jeszcze tutaj kabel. O, on przechodzi sobie to. Tu go wspinamy. Tu guma przylega. Tu przylega. No i kolejny projekt dobiegł końca. Tak jak widzicie, jednak od czasu do czasu trzeba zajrzeć do filtra paliwa, bo jednak no, spełnia tam swoje zadanie, zbiera te paprochy. Pamiętajcie, że trzeba przy każdym wyjęciu tego kosza paliwowego wymienić uszczelkę i niekoniecznie musi być to uszczelka za 140 zł, ponieważ tak jak widać było na moim przykładzie, ja zastosowałem uszczelkę za 8 zł. Wszystko fajnie siadło i myślę, że tutaj nie będzie z tym problemu. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć.